słuchajcie, jakbyście chcieli wiedzieć, jak zrobić zimową mapę w LoLu, to musicie wejść na stronę Killer Skins, pobrać sobie CS LoL Manager. Jak klikniecie to, to wam się otworzy stronka i tutaj sobie musicie ściągnąć CS LoL Manager Windows Exe. Klikacie, musicie sobie pozapisywać, zapisać to sobie, zapisać, wypakować, stworzyć sobie folder, zainstalować programik. Jak programik zainstalujecie, to będzie coś takiego. To musicie tutaj jeszcze zaznaczyć sobie, te dwie opcje muszą być zaznaczone. Te dwie opcje muszą być zaznaczone. To jest raz. Mi tu w ogóle jakieś dziwne języki powyskakiwały. Tu musicie sobie znaleźć ścieżkę do swojego pliku z instalacją LoLa. Tu jeszcze nie będziecie mieli nic, bo to musimy pobrać ze strony właśnie Killer Skins. I najlepiej wam stawię linka od razu, bo na tej stronie ciężko w mapach tego poszukać. Po prostu no, nawet się nie wyszuka. Nawet się nie wyszuka, trzeba w Google'ach wpisać, więc lepiej po prostu wam tu podam linki. I zjeżdżamy sobie na dół, pobieramy sobie, pobierzmy, mimo to robimy i mimo to się właśnie pobierze, mimo tego, że nie chcę, żeby się pobrało, to oczywiście jakieś tam nie może przeskanować pliku i te inne tam sprawy. 500 MB ma to, nie? 500 MB. Jak to pobierzecie? Najlepiej ten plik sobie wrzucić, po prostu do tego folderu, co sobie wypakujemy, tego CS LoL Manager. No i jak już wrzucimy sobie do tego folderu, jak już sobie do niego wrzucimy, to jeszcze z tego folderu, co sobie wrzucimy, przesuwamy po prostu tego Winterrifta, robimy coś takiego, o, widzicie, po prostu upuszczamy i wtedy nam tutaj wskoczy, się załaduje i klikamy tą opcję, tam powinny być jakieś inne. O, widzicie, tu nam się tam zaraz wszystko załaduje. Klikamy tą opcję, bo nie wiem, nawet tu jakiś inny język jest chyba wybrany albo coś tam. O, widzicie, waiting for language match to start. No. I teraz możemy sobie odpalić LoLa i najlepiej sobie odpalić ją, gierkę taką treningową. O, widzicie, ten ekran tu już też świadczy o tym, że nam ta zimowa mapa weszła. Za pierwszym razem może nie wejść. Raz trzeba uruchomić tak samo po patchach. Jeżeli wchodzą patche do LoLa, to też po pierwszym patchu najlepiej uruchomić sobie tutaj taką niestandardową rozgrywkę. Wyjść i wejść jeszcze raz. No a jak widzicie, mapka zimowa jest. W razie pytań, pytajcie w komentarzach albo na live'a. Bye.